Poszukiwanie interesującej lektury pomiędzy regałami bibliotecznymi okazuje się mało interesujące. Zasadnie przychodzę do biblioteki, nie często tak. Dlatego Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie organizuje zajęcia, by przy okazji przekonać się do jej działalności i zasobów. W Bibliotece Miejskiej i układaliśmy bardziej kwiaty suszone na obrazku. Zrobiłem bukiet z wysuszonych kwiatów. Wakacje sprzyjają pomysłowości i raczą nas bogactwem przyrody. Kiedy lato w pełni i czasu pod dostatkiem, można ten czas wykorzystać na naukę rękodzieła. W ramach wakacyjnych spotkań w naszej bibliotece zaproponowaliśmy w dniu dzisiejszym wykonywanie obrazów z suchych kwiatów, suszonych kwiatów, a to zadziało się za przyczyną pani Małgorzaty Zakrzewskiej, uznanej florystki, która poprowadziła z naszymi czytelnikami zajęcia. Efektem tychże prac są przepiękne obrazki dedykowane rodzicom, mamie i tacie. A co maluje się w dziecięcej wyobraźni? Przyjemne obrazki. Namalowałam obrazki, teraz słoneczko maluję. Moje obrazki przedstawiają, tutaj jest bukiet, a to jest serduszko, w którym są kwiatki i kółeczko, no i kokardka. Jeszcze tydzień wakacji i szkoła, jesień również szybko nadejdzie, a wówczas środowisko uraczy nas bogatą paletą barw. Jakiej twórczości będzie to sprzyjać? Dowiemy się z biblioteki, gdy tylko przyjdzie na to pora.